Hej, cześć, siemano, witam ciebie i wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym naszym materiale poświęconym grze The Walking Dead sezon 3. Dokładnie wczoraj Telltale wydało najnowsze informacje dotyczące pierwszego epizodu trzeciego sezonu, który nazywać się będzie A New Frontier, czyli po polsku Nowa Granica. Ogólnie w sumie twórcy podkreślali, że to będzie nowy początek dla całej serii. Zobaczymy w sumie, czym to będzie zwiastować. Załamał się taki pewien plakat promocyjny, w sumie tak to możemy chyba nazwać, który właśnie promuje pierwszy odcinek, czyli nasz pierwszy epizod. Kogo tam mamy? Mamy tam Clementine, Javiera, jakąś nową dziewczynę, stado szwendaczy i jakiegoś chłopaka. W sumie nie widzimy ich pierwszy raz, że macie screena tutaj, ale widzieliśmy już na tych pierwszych jakby screenshotach od Telltale. Chyba, bo wydaje mi się, że to ten chłopak, bo ma taką samą czapkę, a co do dziewczyny to nie jestem pewien, ale być może to jest właśnie ona, chyba że będzie to jakaś nowa, znacząca postać. Ogólnie twórcy zapowiedzieli premierę na 20 grudnia, czyli wydaje mi się, że to będzie taki już deadline, czyli ostateczna data premiery, bo tak naprawdę miało być na 29 listopada, a teraz właśnie przełożyli na 20 grudnia i wydaje mi się, że w sumie już skoro już tą grę możemy kupić na Steamie w przedsprzedaży, koszt około 104 zł, jakoś tak 100 zł, 104, także myślę, że w sumie skorzystam sobie z przedsprzedaży i w sumie mam nadzieję, że to nie będzie już żadnych zmian premier i po prostu 20 grudnia będziemy się mogli cieszyć tą grą. Teraz przejdźmy do pytań. Na żadnym trailerze, na żadnym screenie nie widzieliśmy ani Kennego, ani Jane i w sumie AJ'a widzieliśmy tylko na jednym screenie. Także co się stało z głównymi prawie bohaterami drugiego sezonu? W sumie postaram się na to troszkę odpowiedzieć. Ogólnie patrzcie, zacznijmy od Kennego i Jane. Kenny i Jane, nasi ulubieńcy drugiego sezonu. My decydowaliśmy o tym, kto przetrwa i kto udał się w dalszą podróż z Clementine, ale nie było ich na żadnym screenie ani trailerze. Wydaje mi się, że oni po prostu zginą jak najszybciej. Nawet nie wiem, czy będą pokazani w trzecim sezonie. To też może być tak na przykład, że trzeci sezon rozpocznie się w zupełnie innym miejscu niż skończyliśmy, ani w Wellington, ani w obozie Carvera, tak na przykład jak było w drugim sezonie. Też zaczęło się od innej scenki, takiej randomowej. Nie skończyliśmy tam, gdzie skończył się pierwszy sezon, tylko właśnie od innej randomowej scenki, także wydaje mi się, że w sumie w trzecim sezonie też tak będzie i w sumie twórcy nie skupią się na nich, tylko na przykład na właśnie Javierze, Clementine czy innych bohaterach. Że patrzcie, jak mieliśmy na przykład wybory w drugim albo w pierwszym sezonie, przykładowo Carly i Doug. Wybraliśmy Carly i tak zginęła Carly, wybraliśmy Daga i tak zginął Doug. Przykładowo w sumie w drugim sezonie wybraliśmy Pita, zginął Pete. Wybraliśmy potem Nika, także to w sumie może znaczyć, że będziemy się musieli pożegnać z naszymi ulubieńcami z drugiego sezonu. Ja osobiście strasznie lubię Kennego i w sumie ciężko będzie się pogodzić z jego stratą. Skupmy się teraz na AJ-u, który w sumie też jakąś tam swoją rolę odegrał. W sumie o AJ-u się nie martwił, że on się nie pojawi, bo wydaje mi się, że na pewno AJ będzie, że razem w sumie może z Javierem i z innymi ludźmi go wychowają, dlatego że widzieliśmy go na screenach. Chyba był raz albo dwa nawet, albo nie, raz był chyba na screenie. Także wydaje mi się, że o niego się nie musimy martwić, bardziej się martwił o Kennego i Jane. Jeszcze w sumie taką troszkę ciekawostką będzie to, że te trupy w sumie z biegiem czasu będą gniły. Także zobaczymy, jak to będzie się miało do całej gry i do całej w sumie epidemii. I jeszcze w sumie dowiedzieliśmy się troszkę o Javierze, dlatego że Javier szuka swojej rodziny i to jest jego główny cel i właśnie dlatego spotkał Clementine. W sumie wydaje mi się, że od początku właśnie trzeciego sezonu będą razem. Nie będzie żadnej scenki, że się spotykają, po prostu będą przez cały czas razem. Także dzięki za uwagę, pamiętajcie, że każdy like i sub pomaga rozwijać kanał. Dzięki wielkie naprawdę, dziękuję wam za każdego suba i lajka, widzimy się już później. Piszcie w komentarzu, co o tym sądzicie, jakieś na przykład ciekawostki inne macie. Także na razie, cześć, papa, miłego dnia, cześć!